20 września 2010 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego poznańskiego stadionu. Był on pierwszym w Polsce obiektem oddanym do użytku. Remonty, jakie trwały w okolicy ulicy Bułgarskiej przez ostatnie dwa lata, były niewątpliwie spowodowane przygotowaniem do Euro 2012, a to wydarzenie już za trzy tygodnie. Stadion miejski jest już przyjęty przez UEFA. Teraz trwają tam przygotowania techniczne. Ekipy UEFA przygotowują stadion do mistrzostw i pierwsze efekty ich działań już widać. Zniknęło ogrodzenie umieszczone przy sektorze kibiców przyjazdnych oraz płot przed drugą trybuną, a pomieszczenia Lecha i Warty opustoszały. Do 18 czerwca to UEFA rządzić będzie na Stadionie Miejskim w Poznaniu i w pełni przygotowywać go do pierwszego meczu. W ostatnim czasie pojawił się nowy sprzęt i olbrzymia ilość kabli. Wszystko, by jak najlepiej przygotowane było nowe centrum prasowe, którego celem będzie umożliwienie transmitowania meczu przy użyciu większej ilości kamer. Również prace porządkowe są już prowadzone. Wymiana nowej morawy, posprzątanie śmieci, znajdujących się wokół stadionu, a to tylko część z tego, co dzieje się przy ulicy bułgarskiej. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu UEFA ze wszystkim zdążymy na czas i 10 czerwca będziemy mieli się czym pochwalić przed szeroką publicznością kibiców z całego świata.